Witam serdecznie, zrobimy sobie szybką sprawdzenie pogody kosmicznej. SpaceWeather.live.com. Regiony występowania plam słonecznych i dalej region 3615. Ale też zwracać proszę uwagę na 3619 i 3617. Dalej region 3615 się pokazuje. Liczba plan 53. Rozbłyski słoneczne. Cała środkowa tarcza słońca. Aktywność. Skacze. I o 10.44 mieliśmy M1.35, a obecnie o 11.06 mamy C2.39. Dziury koronalne, północ oraz południe, południowy zachód słońca. Koronalny wyrzut masy. Jak tam protony? Protony nam już ładnie opadają, więc jest dobrze, więc się wszystko powoli uspokaja. Ale sobie jeszcze zerknijmy na filmidło. Jak to tam wygląda sytuacja? Jak widzicie, dlatego cały czas was męczę o te zasilacze UPS, listwy antyprzepięciowe, bo naprawdę to nieraz wam tyle kocali. Gdy taki obłok naładowanych cząstek ze Słońca dojdzie do ziemskiej atmosfery, wzbudza prądy dodatnie w liniach wysokiego napięcia i powoduje przepięcia. Co tu się odwaliło? No zresztą nas lepiej widać. No, więc właśnie o tym wam mówię. Aktywność zorzową sobie jeszcze zobaczymy. Nie to zorzowa. KP1 standard, czyli niski wiatr słoneczny, prędkość 636,8 km na sekundę, gęstość 3,43 protonów na centymetr sześcienny, interferometry magnetic field 3,05 nanotesli, 0,50 BZ, 0,52 nanotesli północny, czyli jest dobrze. No i region występowania to jest już wysoki równoleżnik północny. No i dobra. Dziękuję za uwagę. Trzymaj.